To już koniec, zanim jednak podsumuję grę, obejrzymy sobie dodatki. W ramach ciekawostki, w podziękowaniach znalazło się miejsce dla Stephena Kinga, jak to zauważyłem przed chwilą. Dodatki, wspomniałem, że są 32, 27 dodatków w trakcie gry otrzymujemy, natomiast 5 po zakończeniu, przepraszam, 27 jest zdjęć, 5 minigier, natomiast jest 31 w trakcie gry odblokowanych, natomiast 1 po jej zakończeniu. Mamy jeszcze filmy, które możemy sobie odtworzyć. 6 filmów z gry, więc tak na chybił trafił. Może zacznijmy odtwarzać czwarty. Tak, to są te filmy z początku każdego z rozdziałów, więc to tyle chciałem wam pokazać. Zresztą sprawdźmy, czy to się potwierdzi. Nie. Jest 6 różnych filmów z rozgrywki, jak widać, czyli nie tylko z rozpoczęcia rozdziału. Choć pewnie w 5 przypadkach jest to rozpoczęcie rozdziału, ale to są filmy, które już widzieliście, więc nie ma sensu ich powtarzać. Tu mamy fajne takie artworki czy szkice. Świetnie to wygląda, przynajmniej w niektórych przypadkach. O, to jest fajne. Spójrzcie na ten cień. Tak jakby ktoś miał zamiar właśnie wbić tej pani nóż w plecy. Ciekawie to wygląda. Nie wiem, czy to jest Angelina, czy nie. Tu mamy szkic tej lokacji, do której zaglądaliśmy w pierwszym i drugim rozdziale. A tu jest nasz doktor też z początkowych rozdziałów. Tu z kolei mamy uroczą panią policjant. Tak, dość... No i sympatyczna była i jest rzeczywiście urodziwą kobietą. To nasz Reginald Boris. Początkowo wydawało się, że prześladowca. A jednak gdyby przeżył, mógłby położyć kres, jeszcze właściwie zapobiec tym nieszczęściom, które się później wydarzyły. Tu mamy miasto, Willow Creek. Też bardzo fajnie to wygląda, tak. Trochę więcej kolorów niż w trakcie gry, bo tam mieliśmy takie, to wszystko bardziej ciemniejsze były te kolory. Tu z kolei mamy bar, czy pub, należący do Toma i Bobiego. Tu jest niesławny Murray. Tak, a Murray jest też postacią w The Next Big Thing. Na szczęście nie ten, tamten jest bardziej jednak sympatyczny. O, to jest początek rozdziału numer 4 bodaj. Gdy Darren budzi się w Wali, w zamku w posiadłości, która wcześniej należała do Lady Eleanor. 10 zdjęcie. Tu bardzo klimatycznie właśnie ta lokacja wygląda. Właśnie bez kolorów, tylko w czarno-białej takiej scenerii. Wygląda jakby to był śnieg, jakby to była taka śnieżna sceneria i to dodaje nawet klimatu tej lokacji moim zdaniem. Przewińmy sobie troszkę w dół, bo jesteśmy już na 11 zdjęciu i mamy zwierciadło, w którym Darren widzi Samuela. Chyba to jest Samuel. Tak mi się wydaje, choć pewien nie jestem, bo troszkę jednak inaczej wygląda niż w jedynce. A tu widzimy te czaszki, które też na moim kanale w tle. Dziękuję panom za wykonanie tła do mojego kanału. Zauważcie, że w takie czaszki się ten dym unoszący się ze spalonego zamku, on się właśnie układa w takie czaszki. Te kłęby dymu. W kształty tych czaszek się układają. Możecie na początku nie zwrócić na to uwagi, ale ja się przyjrzałem temu i to są właśnie takie czaszki. Identyczne jak tutaj. To jest drzewo genealogiczne rodu Gordonów, niestety bez imion, samo drzewko. O, tu jest Angelina w pełnej krasie, w całej okazałości. O, może nie od stóp do głów, ale jej twarz. Kolejna lokacja w podziemiach. A tu już po uwolnieniu się, po wydostaniu się. O, stąd.
byliśmy w takiej lokacji, zresztą dwukrotnie, bo później w drugą stronę przemierzaliśmy ją. Tu leżał Fuller. Łóżko jest zakrwawione nawet to. A tu zdjęcie Fullera, które zrobił Darren. Ja bym stamtąd uciekł i chyba bym nie dał rady zrobić zdjęcia. Znaczy nie. W zasadzie to Darren przecież nie zrobił zdjęcia Fullera tutaj, tylko w kostnicy, więc. Ale tak pewnie wyglądały zwłoki Fullera. No dość to wygląda potwornie. Krwisto bardzo. Rzeczywiście musiał dostać wiele ciosów nożem. Które to było? 17, teraz 18. Sali, ale to jest akurat po prostu screen z gry, można powiedzieć, bo tak sali wyglądała w grze, to już widzieliśmy. Tu mamy szkic lokacji. Wiecie, że te szkice są dla mnie bardziej klimatyczne niż sam wygląd lokacji w grze. Jakoś fajniej to wygląda z tym takim lasem w tle. To wygląda jakby było w zimie i to jest dla mnie bardziej klimatyczne. Właśnie przez to, że te lokacje tutaj są czarno-białe. A tu mamy jakieś zebranie mieszkańców Biddeford. Proszę, nawet przybył Samuel. To jest on prawdopodobnie. Ten kloszard. Praktycznie wszyscy. O, nawet ten pan. To chyba Louis. Ewentualnie członek zakonu. Reginald Boris. A tam kto siedzi? To nie Eleonora przypadkiem? Ale skąd by się tu wzięła? Nie wiem. No w każdym razie zebranie. Trochę zabawnie to teraz wygląda. Podwórko Fullera. Też bardziej klimatyczne niż w grze. Nie wiem dlaczego, ale. Ale wiecie, moim zdaniem, jak patrzę teraz na te artworki, na te szkice, to gdyby gra była czarno-biała i gdyby zamiast normalnego wyglądu lokacji był taki, nie wiem, czy gra nie byłaby jeszcze lepsza dla mnie, przynajmniej ta bardziej klimatyczna. Bo jestem po prostu. Po prostu bardzo mi się podobają te szkice, te czarno-białe. To jest poczta i jednocześnie sklepik z pamiątkami. To z kolei piwnica Fullera. Ha! Fajny rysunek. O, proszę. A tutaj jest ta lokacja, która w Walii, posiadłość w Walii, która tu bardziej przypomina tę lokację z jedynki, bo w dwójce jakoś troszkę inaczej wyglądała. Ten posąg też tutaj fajniej wygląda. A tu już ruiny Akademii. Zwłoki wydawało się początkowo, że Angeliny, ale okazało się, że są zwłokami panny Wally. Znów w podziemiach lokacja. A, tu już ostatnia. I mamy minigierki. Pierwszy to portret pamięciowy. Możemy sporządzić go raz jeszcze. List, fortepian, dyski obrotowe i tryb wielkich głów. To jest jedyne, czego nie widzieliśmy w grze. Więc możemy go aktywować w tym momencie i zagrać w grę od początku do końca prawdopodobnie, choć nie sprawdziłem całej, z wielkimi głowami bohaterów. Zresztą może sprawdzimy, czy to się potwierdzi. Od razu przechodzimy do rozpoczęcia gry i sprawdzimy, czy postacie mają wielkie głowy. Nie. Darren ma normalną głowę, więc coś chyba nie tak zrobiłem. Bo Darren też powinien mieć wielką głowę. Chyba, że trzeba aktywować tutaj. Tak jest, tryb Big Head. Można nawet rozmiar głowy sobie ustawiać. I spójrzmy, jaką głowę ma Darren. Jeśli ktoś chce, może zrobić let's playa właśnie używając tego trybu Big Head. Daję mu pełne moje błogosławieństwo. Nie tylko Big Head, ale i Big Hands.
jak widać, bo i łapy też ma olbrzymie. I to zabawnie wygląda. Szkoda, że nie można w tej chwili tam... zejść. Spróbuję jakiegoś save'a, przypuśćmy, ze środka. Dużo save'owałem ze środka gry. Wczytać. I sprawdzimy, czy też ten tryb Big Head będzie zachowany. Tak. I zobaczymy... O, proszę, Ediego na przykład, jak on tutaj uroczo wygląda, też z wielką głową. Więc proszę, można, jeśli komuś znudzi się zwykła rozgrywka, to grać w trybie Big Head i się śmiać trochę. Trochę humoru mamy już po zakończeniu gry. A teraz pora będzie na końcową ocenę. Więc znów wychodzę do głównego menu. Zacznijmy więc podsumowywać Black Mirror 2. Gra jest moim zdaniem bardzo dobra, ale porównanie do jedynki wypada jednak niekorzystnie. Pod względem graficznym na pewno poziom Black Mirror 2 jest wysoki, jednak dla mnie bardziej klimatyczne były lokacje w jedynce. Zwłaszcza te oświetlenie, te warunki atmosferyczne, jakie panowały w danych miejscach. Wszystko to było bardziej mroczne, aczkolwiek sama jakość grafiki w dwójce jest bardzo wysoka, tak uważam. Pod względem muzycznym jest już zdecydowanie słabiej niż w pierwszej części. Uważam wręcz, że jest to najsłabsza muzycznie część trylogii. Same w sobie motywy muzyczne są niezłe, nawet dobre, ale nie nadają klimatu grze. Nie pasują tak za bardzo do horroru. Sytuacja zmienia się dopiero, kiedy trafiamy wreszcie do zamku Black Mirror, czyli przed połową piątego rozdziału. Tam wreszcie jest w tej muzyce trochę mroku, trochę tego, na co czekałem, co pomoże mi wczuć się w klimat tych lokacji odwiedzanych, w klimat wydarzeń. I tam w zamku Black Mirror wreszcie troszkę szybciej zaczęło mi bić serce. Wreszcie poczułem ten mrok, poczułem ten klimat. No aczkolwiek do piątego rozdziału było z muzyką nieszczególnie dobrze. Animacja postaci, wiadomo, jak to bywa w większości przygodówek niestety, nie jest szczególnie dobra, ale to już taka niestety cecha charakterystyczna gatunku, na który wielkich pieniędzy się nie wydaje na tworzenie gier. Dubbing taki przyzwoity, ale też bez rewelacji. Polonizacja taka sobie, ale generalnie za polonizację staram się nie obniżać oceny. Fabuła była moim zdaniem na bardzo wysokim poziomie. Nie była mroczna. Te wydarzenia bardziej pasowały w większości gry do jakiegoś kryminału niż do horroru, ale było sporo zwrotów akcji, było sporo takich wydarzeń, których trudno się było wcześniej domyślić. Do końca czuliśmy tę atmosferę niepewności, że nie wiemy, jaka jest prawda, nie wiemy, co się dalej wydarzy, więc pod tym względem było naprawdę bardzo fajnie. Aczkolwiek, jak powiedziałem, ja wolałbym klimat bardziej nawiązujący do pierwszej części, bardziej mroczny, i to by mi bardziej odpowiadało. Jednak, jak powiedziałem, mimo wszystko uważam, że sama fabuła jest bardzo dobra. Końcowa ocena. Powiedziałem na początku, że 8, może 8,5, ale tak myślę sobie teraz, że nie ma za co dać tej połówki tak naprawdę, bo nie będę dawał połówki tylko za to dodatkowej, ponad to bazowe 8 punktów, które oznacza grę bardzo dobrą. Nie będę dawał tej połówki za to, że mogłem odwiedzić te same lokacje po latach, że mogłem poczuć ten klimat i ten sentyment, który czuję do jedynki, że mogłem to poczuć raz jeszcze, że mogłem spotkać te same postacie, co w jedynce, bo to znaczy, to jest zasługa właśnie jedynki, pierwszej części, że tak ciepło mi się na sercu zrobiło, gdy spotkałem te znane już osoby, które tak polubiłem w jedynce, gdy jeszcze raz mogłem odwiedzić te same lokacje znane z jedynki. Owszem, jest to może mały plusik dla dwójki, że jednak w wielu aspektach zahacza o tę jedynkę, ale na pewno nie jest to powód do jakiegoś zdecydowanego podwyższania oceny. Dlatego uważam, że poza może fabułą nie ma w Black Mirror 2 jakichś elementów, które by zdecydowanie wybijały się ponad ten bardzo dobry poziom, ponad solidność, ponad tę wysoką jakość wykonania. Nie ma takich elementów, które by porywały. Dlatego
nie mogę takiej grze przyznać oceny większej niż 8, bo gra, która może zostać oceniona na wyższą ocenę niż 8, musi mieć coś ekstra. A tutaj jest gra bardzo dobra, ale nie ma czegoś ekstra, nie ma czegoś, co bym zapamiętał na miesiące kolejne, na lata. Nie ma tego elementu, nad którym bym się też zastanawiał już po zakończeniu rozgrywki, który bym później bardzo ciepło i bardzo mile wspominał. Tak jak to jest z jedynką, którą ciągle sobie przypominam. I nawet grając w dwójkę, ciągle przypominałem sobie część pierwszą. Dlatego 8 to jest moim zdaniem zasłużona ocena dla Black Mirror 2, ale absolutnie gra nie zasługuje na nic więcej. Czy będę nagrywał Let's Playa z trzeciej części? Trudno mi w tej chwili powiedzieć. Są już jakieś let's play z trzeciej części. Z dwójki nie było skończonego let's playa, więc go nagrałem. Choć w zasadzie trójka jest taką już kontynuacją dwójki bardzo bezpośrednio, bo rozgrywa się w momencie w zasadzie zakończenia dwójki. Samo zakończenie dwójki jakieś rewelacyjne nie było, ale też nie będę na nie specjalnie narzekał. Jak widzimy jednak Adrian tę klątwę prawdopodobnie przywołał i będzie się z nią musiał zmierzyć w trzeciej części. Jak mu to wyjdzie? Na razie możecie się o tym przekonać, oglądając inne let's playe, ewentualnie samodzielnie grając w trzecią część. Jak powiedziałem, na razie nie wiem jeszcze, czy będę kiedyś nagrywał let's playa z Black Mirror 3, czy nie. Właśnie wspomnę jeszcze o jednym, bo zapomniałem tego powiedzieć, że postacie też zdecydowanie bardziej podobały mi się w jedynce. Zwłaszcza główne postacie. Darren za dużo gadał, za dużo starał się dowcipkować, być luzakiem takim. Wolałem spokojnego, wyciszonego Samuela, który był bardziej tajemniczy, miał taką fajniejszą, ciekawszą osobowość. Dlatego bardziej też się utożsamiałem z Samuelem, choć skończył marnie. Mam nadzieję, że ja tak marnie, jak on, nie skończę, zabijając 5 osób. No cóż, to tyle. Mam nadzieję, że gra mimo wszystko Wam się podobała i że jednak będziecie mieli jeszcze chęć zaznajomienia się z trzecią częścią. Jeśli nie u mnie, bo jak powiedziałem, nie wiem, czy będę robił let's playa, to samodzielnie grając lub oglądając let's playa u innych osób. Tymczasem żegnam się z Wami. Do usłyszenia, cześć.